Dzień dobry, nazywam się Justyna Wejgt i jestem pracownikiem Biblioteki Politechniki Opolskiej. Zapraszam na wykład, a właściwie warsztaty wspomagające koncentrację i rozwijające kreatywność. Zachęcam Państwa do czynnego udziału i życzę miłej zabawy. Na początek zachęcam, żeby przygotować sobie kilka kartek i jakiś długopis, ewentualnie kredki, bo będziemy pracować, jak już powiedziałam, warsztatowo. Aby rozpocząć jakiekolwiek zadanie i z powodzeniem je ukończyć, potrzebna nam jest koncentracja. Koncentracja spełnia kluczową rolę w wykonywaniu zadań i bardzo wpływa na naszą efektywność. Świat, w którym obecnie żyjemy, pełen jest przeszkadzaczy, destruktorów, które walczą o naszą uwagę. Zewsząd jesteśmy bombardowani różnymi bodźcami. Nasze zmysły są bez przerwy narażone na to, żeby aktywnie je odbierać. Dlatego pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, żeby uzyskać koncentrację, jest wyłączenie wszystkich przeszkadzaczy. Począwszy od tych powiadomień w telefonie, od powiadomień SMS-owych, powiadomień z mediów społecznościowych, maili, wyłączenie dzwonka w telefonie, jak również w momencie, kiedy musimy skupić się na jakimś ważnym zadaniu, dobrze jest znaleźć sobie jakieś zaciszne miejsce, w którym nie będziemy narażeni na hałas, w którym nie będzie nikt do nas mówił, nie będzie ruchu ulicznego. Jeśli to możliwe, znaleźć sobie właśnie takie odosobnienie, nawet wyłączyć muzykę, ponieważ wbrew powszechnej opinii włączona muzyka wcale nie pomaga w skupieniu się, wręcz przeciwnie, jest tylko wskazana wtedy, kiedy wykonujemy zadania zautomatyzowane. W momencie, kiedy chcemy się naprawdę skoncentrować, jest ona istotnym przeszkadzaczem. Na początek proponuję proste ćwiczenie. Proszę wziąć zwykłą kartkę papieru i narysować tabelkę składającą się z trzech kolumn. W pierwszej kolumnie piszemy literki od A do J, w drugiej na górze A, J, w drugiej cyfry 1 do 10, a w trzeciej rzymskie od 1 do 10. I teraz ćwiczenie polega na tym, że włączamy stoper i mierząc czas wpisujemy w pierwszej kolumnie A, w drugiej kolumnie cyfrę 1, w trzeciej kolumnie rzymską jedynkę, wracamy do pierwszej kolumny, wpisujemy B, w drugiej kolumnie dwójeczkę, w trzeciej kolumnie rzymską dwójkę i tak do końca wypełniamy tabelkę. Wyłączamy czas, zapisujemy, ile czasu nam to zajęło, a następnie przechodzimy do drugiego etapu zadania, który polega na tym, że wypełniamy każdą kolumnę osobno z góry na dół. Czyli znowu włączamy stoper i piszemy A, B, C, D, E, F, G i tak do końca. Dopiero potem wypełniamy drugą kolumnę i na końcu trzecią. Wyłączamy czas i porównujemy, co nam wyszło. Myślę, że wynik Państwa zaskoczy, ponieważ okazuje się, że mózg nie jest w stanie wykonywać wielu zadań naraz. Wielozadaniowość to jest mit. Mózg, żeby wykonać naraz kilka zadań, musi się z jednego na drugie przełączyć. W związku z tym traci na to trochę czasu i energii i nasza efektywność spada. Dlatego o wiele lepiej jest doprowadzić jedno zadanie do końca i dopiero zająć się następnym, niż próbować wykonywać te wszystkie zadania w jednym czasie. Na początek, jeśli czujemy, że spada nam koncentracja, proponuję ćwiczenia oddechowe.
Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście, to najlepiej sobie wstać, pospacerować, podejść do okna, zrobić kilka wdechów, najlepiej wspomagając się ruchem rąk albo nawet skłonami. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to wystarczy zrobić na siedząco przy biurku kilka wdechów i wydechów. Ale co jest ważne, dobrze jest skupić się na tym oddechu całkowicie, czyli być świadomym tego, w jaki sposób robimy wdech i w jaki sposób robimy wydech i starać się w tym czasie nie myśleć o niczym innym. Następne ćwiczenie, bardzo proste, to ćwiczenie oczu. Albowiem okazuje się, że ruchy gałki ocznej, zwłaszcza poziome, bardzo dobrze wpływają na pracę naszego mózgu, aktywując obie półkule mózgowe. To jest jedno z ćwiczeń, a drugie ćwiczenie polega na tym, że bierzemy sobie palec albo jakiś przedmiot i patrzymy na niego, przenosząc ostrość widzenia z bliskiego planu na dalszy i robimy na przykład 10 powtórzeń. To też bardzo jest pomocne w naszym skupieniu. Kolejne ćwiczenia to ćwiczenia dłoni. Począwszy od przeplatanek, które może niektórzy z Państwa znają z dzieciństwa, czyli kciuk dotyka palec wskazujący drugiej ręki. Później dołączamy kolejne palce i pilnując kolejności przeplatamy je po kolei. To jest jedno ćwiczenie. A drugie ćwiczenie jest takim zaskoczeniem dla naszego mózgu. Zaplatamy palec środkowy za palec wskazujący, zamykamy oczy i dotykamy tymi palcami naszego na przykład nosa. W pierwszej chwili możemy mieć wrażenie, że nie do końca wiemy, który palec w danym momencie dotyka, ponieważ jest to, ta kolejność palców stanowi nowość dla naszego mózgu i nie do końca potrafi się zorientować w tym, co się dzieje. I jest to takie dobre, pobudzające właśnie ćwiczenie, ponieważ każde zaskakiwanie mózgu różnymi rzeczami dobrze wpływa na powrót do uważności. Liczenie wyrazów. Też bardzo proste ćwiczenie. Bierzemy pierwszą, lepszą książkę, otwieramy na dowolnej stronie, bierzemy pierwszy akapit i liczymy w nim wszystkie wyrazy. Pomału, dokładnie, dla pewności możemy powtórzyć drugi i trzeci raz, żeby mieć pewność, że dobrze zostały wyrazy policzone. Liczenie wstecz. Od 100 do tyłu. Jeżeli to ćwiczenie wydaje się za łatwe, to wtedy przeskakujemy co drugą liczbę, a później możemy też przeskoczyć co trzecią i co czwartą, czyli od 100 do 1 co czwartą liczbę. Czytanie w spak. Bierzemy dowolny tekst, może być nawet opakowanie płatków kukurydzianych i poszczególne wyrazy czytamy w spak. To ćwiczenie świetnie wychodzi w parach. Jeżeli mamy taką możliwość, to dobrze byłoby je wykonać z kimś, bo drugi wariant tego ćwiczenia polega na tym, że jedna osoba czyta wyraz w spak, a druga próbuje zgadnąć, co to za wyraz. Bardzo ciekawe doświadczenie, polecam. Koncentracja na przedmiocie. To jest z kolei ćwiczenie, które można zastosować nawet na wykładzie, kiedy czujemy, że nasza uwaga gdzieś zaczyna odlatywać, już szybować sobie daleko, wtedy bierzemy dowolny przedmiot, jaki mamy do dyspozycji. Na wykładzie to może być długopis albo jakiś klucz i skupiamy na nim całą swoją uwagę. Patrzymy na niego, starając się zapamiętać każdy najdrobniejszy szczegół. Jeżeli mamy taką możliwość, to druga część tego ćwiczenia
polega na tym, że zamykamy oczy i próbujemy w pamięci odtworzyć ten przedmiot z wszystkimi tymi szczegółami, które zapamiętaliśmy. Pisanie w głowie. Piszemy w głowie dowolny wyraz, ale naprawdę koncentrujemy się na tym pisaniu literka po literce. Jeżeli złapiemy się na tym, że nasza uwaga skupia się na czymś innym, wracamy do początku wyrazu i zaczynamy go pisać od nowa, aż napiszemy cały. Ćwiczenia rozciągające. Na koniec właśnie proponuję, jeżeli jest taka możliwość, ćwiczenia rozciągające zawsze dobrze wpływają na mózg. Jeżeli możemy, to można sobie wstać, porozciągać nogi, kręgosłup, całe ciało. Jeżeli tylko siedzimy, to wystarczy nawet takie rozciągnięcie rąk i całych ramion na boki albo rozciągnięcie szyi poprzez takie delikatne ciągnięcie głowy w przód. Koncentracja jest bardzo potrzebna, żeby rozwijała się nasza kreatywność. A kreatywność powstaje dzięki dużej ilości połączeń w mózgu, połączeń nerwowych. I co ciekawe, badania pokazują, że najwięcej połączeń międzykomórkowych powstaje podczas nauki gry na instrumencie, ale najwięcej powstaje ich wtedy, kiedy kompletnie nie mamy do tego talentu. Czyli bardzo, bardzo polecam naukę gry na instrumentach i jeżeli czujemy, że to nam nie idzie, to wtedy jest bardzo dobry znak, bo wtedy mózg kompensuje ten brak predyspozycji większą ilością połączeń nerwowych. Drugim świetnym sposobem, żeby zwiększała się ta ilość połączeń, jest nauka żonglowania. I nie mówię tutaj o tym, żeby od razu wziąć 5 piłeczek i zostać wirtuozem żonglerki. Chodzi o to, żeby nawet jedną ręką podrzucać sobie piłeczkę i uczyć się ją precyzyjnie łapać. Ale ważne jest to, żeby ćwiczenie wykonywać na obie ręce, czyli jedną ręką i drugą ręką, później naprzemiennie, bo wtedy mobilizujemy obie półkule do pracy. Kiedy już to ćwiczenie wydaje się nam łatwe, to wtedy oczywiście stopniowo można dołączać kolejne piłki, tak aż dojdziemy do żonglowania na takim poziomie, jaki nas satysfakcjonuje. Teraz proponuję kreatywną rozgrzewkę. Polega ona na tym, że do danego smaku, będę wymieniać smaki, trzeba bardzo szybko podać pasujące produkty. Czyli na przykład do gorzkiego to będzie grejpfrut i kurkuma. Ale teraz proszę, żeby Państwo się skoncentrowali i szybko podali jakieś produkty dla smaku słodkiego, słonego oraz kwaśnego. Takie szybkie ćwiczenie właśnie mobilizujące umysł do pracy. Kolejne ćwiczenie polega na tym, żeby w ciągu 2-3 minut podać jak najwięcej rzeczy, które są zawsze na przykład białe. Co jest zawsze białe? Biały zawsze na przykład jest śnieg, biały jest niedźwiedź polarny, obrus u babci, papier do ksero, brzuch pingwina i tak możemy wymieniać, aż wyczerpią nam się pomysły. I teraz zadanie dla Państwa. Co jest zawsze czerwone? Co jest zawsze cienkie? Co jest zawsze duże?
co jest zawsze miękkie i co jest zawsze krzywe. Kolejne zadanie. Nazwa sklepu zoologicznego. Wymyślamy jak najwięcej nazw sklepu zoologicznego. Tutaj sugerując się obrazkiem, może to być na przykład szalona panda. Chodzi o to, żeby wymyślić właśnie przynajmniej 20-30 nazw, ponieważ pierwsze 5-7 nazw to będą raczej takie pomysły dość pospolite, a później zaczynają się kreatywne, twórcze pomysły, dlatego nie warto ograniczać się do kilku propozycji, tylko tak naprawdę wymyślić co najmniej 20. To jest też świetne ćwiczenie do wykonania w parach. Jeżeli mamy taką możliwość, to wtedy dobrze jest wykonać to z kimś, ponieważ wtedy naprawdę kreatywność dosyć mocno rośnie. Rozszyfrowywanie skrótów. Bierzemy jakieś krótkie słowo albo jakiś skrót i próbujemy go rozszyfrować. Na przykład słowo bank, rozumiane jako skrót BANK, to może być na przykład skrót od bardzo atrakcyjny nocny koncert. A teraz proszę Państwa, żebyście Państwo wymyślili rozwinięcie skrótu PKS, tylko bardzo proszę, żeby to nie było takie rozwinięcie, jakie znamy. I dla skrótu SOWA, czyli SOWA. Można wymyślić swoje własne skróty i do nich potem rozwinięcia. Skojarzenia. Dwa pozornie nie mające ze sobą nic wspólnego słowa trzeba połączyć słowami, które je do siebie nawzajem doprowadzą. Czyli na przykład mamy słowo rower i słowo wiertarka, które nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Ale rower ma śrubki. Śrubki wkręcamy wkrętarką, a wkrętarka to kuzynka wiertarki. I tak doszliśmy od słowa rower do słowa wiertarka. Teraz proszę stworzyć połączenia między słowami kwiatek i poduszka, kamień i wiatrak oraz kartka i szklanka. Opowiadanie na jedną literę. Bierzemy jakąś literę. Na początek proponuję, żeby to była spółgłoska i staramy się stworzyć na tą jedną literę jakieś opowiadanie. Ja może tutaj przeczytam bardzo ciekawy przykład o pani Paulineczce. Tutaj przyimki były dopuszczane, nie musiały być na literę P. Jak już słychać, opowiadanie jest na literę P. I brzmi ono tak. O pani Paulineczce. Pewnego pięknego poranka pani Paulineczka pojechała na plażę. Postanowiła poopalać się przy prażących promyczkach. Przystojny pan podszedł do pani Paulineczki i powiedział proszę i poszedł. Potem pani Paulineczka pojechała z plaży. Po przyjeździe poszła po parówki, a potem je pożarła. Dokończ rysunek. Rysujemy na kartce kilka dowolnych kształtów. Tutaj mamy akurat jakąś gwiazdę, zygzak i falę. Ale to mogą być jakieś inne dowolne kształty. Najlepiej zrobić to bez zastanowienia. A później próbujemy z tego stworzyć jakiś ciekawy rysunek. Może być oczywiście kolorowy, ale nie musi. Chodzi o to, żeby był w miarę spójny. Zaprojektuj plac zabaw dla dorosłych. Tutaj należy wymyślić, co na takim placu zabaw mogłoby się znaleźć. Ze wszystkimi szczegółami najlepiej stworzyć projekt na kartce, rozrysować,
zaplanować i łącznie z kolorami, łącznie z tym, jakie będzie podłoże, wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Na koniec proponuję ćwiczenie, które kilka lat temu było bardzo popularne wśród rekruterów, którzy chcieli sprawdzić kreatywność kandydatów do pracy i zadawali takie pytanie, takie zadanie, żeby podać jak najwięcej zastosowań zwykłego spinacza do papieru. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego kreatywnego.